Przychodzę do Was dzisiaj z nietypowym filmem, jak pewnie widzicie po tytule. I pomyślicie sobie pewnie, że zwariowałam. Mam 26 lat, a kupuję sobie kolorowanki. Ale nie. Już Wam udowodnię, dlaczego nie zwariowałam. Chodzi tutaj o nietypową kolorowankę. Jest to 70 antystresowych kolorowank. Wygląda to tak. Piękna szata graficzna. O, coś takiego. I słuchajcie, ja to widziałam chyba z rok temu, a nawet półtorej roku temu już w Biedronce. I właśnie tam też to kupiłam. W Biedronce, do kupienia w Biedronce. Natomiast wtedy tak, ja sobie popatrzyłam, przeczytałam 70 antystresowych kolorowanek. No okej, zajrzałam sobie do środka i mówię, no nie, to jest chyba jakiś żart, te kolorowanki na pewno mnie nie ostresują, one mnie tak zestresują i tak się przy nich nawkurzam, że po prostu jakaś głupota, no co to w ogóle za nazwa, antystresowe kolorowanki tam, no ale nic, pośmiałam się, nie kupiłam. Natomiast w tym roku, niedawno tam, z parę dni temu, byliśmy z Łukaszem właśnie na zakupach i widzę znowu te antystresowe kolorowanki. I słuchajcie, pomyślałam sobie, że znowu to samo, zajrzałam do środka, znowu te głupkowate kolorowanki. Ale i odeszłam. Ale tak sobie pomyślałam, kurczę, wiecie co, tak w sumie coś bym porobiła takiego manualnego, jakieś tam inne troszkę zajęcie. Troszkę zawsze coś innego niż krzyżówki, jak ja nie lubię krzyżówek ogólnie, ale niż jakieś tam krzyżówki, czy te sudoku, kiedyś lubiłam sudoku, także sobie tam rozwiązywałam, ale to jest zawsze coś innego, zawsze jakaś alternatywa. No w sumie tak bym pokolorowała, wróciła trochę do dzieciństwa. W ogóle nie brałam pod uwagę tego, że miałam jakieś tam antystresowe, bla 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 i wiadomo, nie? No i słuchajcie, ale słuchajcie, to wygląda tak. Ja Wam tutaj pokażę, jedną sobie właśnie już pokolorowałam i zobaczcie jakie to jest piękne. Tutaj pewnie kamera tego nie odda, ale zobaczcie, to jest przecież coś pięknego. To jest przecież coś pięknego. Natomiast, dlaczego ja pomyślałam, że to jest głupota, że mnie to bardziej zestresuje? Już Wam pokażę, wybiorę tutaj dobry przykład, chociaż tutaj każdy przykład jest w sumie dobry. O, zobaczcie jak to wygląda. To jest coś takiego. Zobaczcie, jakie to ma szczegóły. Zobaczcie. Coś takiego. Ja sobie wybrałam inspiracyjne koty, natomiast do wyboru nie było tam dużego akurat teraz, jak byłam, bo wcześniej w zeszłym roku pamiętam, że było więcej troszkę tych tam tematycznych kolorowanek. Tutaj były koty i jakieś tam jeszcze azteckie wzory. No te wzory takie były no, średnio. Jakoś tam bardziej te koty mi się spodobały. I tak, i zakupiłam sobie właśnie te koty. I tak, to się składa z czegoś takiego. To jest 70 kolorowanek. One się otwierają w ten sposób. O, to jest coś takiego. I na każdej stronie jest kolorowanka. Zobaczcie, że i na tej stronie, i na drugiej również jest kolorowanka. Zobaczcie, no zobaczcie te szczegóły. Dlatego ja, patrząc na te szczegóły wtedy, pomyślałam sobie, że no szlak mnie trafi, jak ja się za to wezmę. Ale słuchajcie, nie. To naprawdę działa. To naprawdę, kiedy wy się siądziecie nad tym, po pierwsze to tak wciąga, że to jest koniec. To po prostu nic innego nie będziecie więcej robiły, tylko kolorowały. Śmiałam właśnie do mojego Łukasza, że już koniec, nie będę obiadów robić, nie będę sprzątać, bo ja koloruję. Ale słuchajcie, naprawdę, to tak wciąga, że sobie nie wyobrażacie nawet. Siadacie, zaczynacie. Zaczynacie sobie kolorować jeden dosłownie element, po czym już kolorujecie drugi, już kolorujecie trzeci. To jest na maksa wciągające, na maksa uzależniające. I tak, tutaj mamy 70 takich kolorowań. Tutaj zaczęłam sobie drugiego kota. O, widzicie? Tutaj też jest sporo takich szczególików. Ja nie wiem, czy wy widzicie, bo to nie jest tylko tak, że są te duże przestrzenie, ale na przykład o tutaj. Tak, o tutaj. O, widzicie? To są takie, to są jeszcze takie malutkie, jakieś tam wrąbki, nie wrąbki, nie wiem jak to nazwać. Powiem Wam coś wspaniałego. Do zakupienia w Biedronce kosztuje, to jest serii tania książka za 9,99. Tutaj jest nawet cena od razu, 9,99. I ja dzisiaj byłam w Empiku i słuchajcie, wiecie co, patrzyłam, nie szukałam tego, tylko tak po prostu przechodziłam i były rozłożone na takim stojaczku wolno stojącym na środku. Właśnie tego typu kolorowanki, też tam były jakieś koty, nie wiem, ten motyw kotów jakiś tam modny chyba. Też były właśnie koty i były jeszcze jakieś inne. I tam spojrzałam z ciekawości na cenę właśnie takiej kolorowanki, takiej książeczki. Słuchajcie, w Empiku 24,99, 25 zł, w Biedronce macie zadyszkę.
Także jeżeli byście chciały, jeżeli byście były zainteresowane, a też dlaczego ja o tym mówię, bo to nie jest może nic takiego wspaniałego, nadzwyczajnego, chociaż ja się z tym spotkałam pierwszy raz, dopiero mówię, rok temu. Natomiast mówię o tym, bo uważam, że jest to świetna sprawa, słuchajcie, na prezent dla kogoś. Albo cała taka książeczka, albo nawet jeżeli nie cała książeczka, to jeden obrazek. Ponieważ tutaj mamy kartki, te kartki są wyrywane. Je sobie, o widzicie, możecie je sobie oderwać. Tak, odrywacie sobie i słuchajcie, kupujecie ładną ramkę, kolorujecie sobie tutaj jakikolwiek z tych obrazków, na jakie kolory chcecie. Ja tutaj akurat kolorowo sobie poszalałam, ale na przykład ktoś ma wystrój jakiś biało-czarny. Słuchajcie, zrobić tylko w białych, czarnych barwach, jakiś tam delikatny kromowy gdzieś tam czy coś. I super sprawa na obrazek. Naprawdę super dekoracja, czy nawet do domu dla siebie. I mówię o tym właśnie dlatego, że zbliża się ten okres tam świąteczny. Także fajna sprawa, jeżeli naprawdę znacie kogoś, kto lubi takie manualne rzeczy, kto się interesuje takimi rzeczami, kupić mu taką kolorowankę i on po prostu z tego nie wyjdzie. Więc gwarantuję Wam, nie wylezie z tej kolorowanki przez dobry czas, bo jest ich aż 70, a jedna taka kolorowanka troszkę zajmuje. Także myślę, fajna sprawa, dokupić rameczkę, ładnie sobie to pokolorować i jako obrazek super ozdoba też do domu właśnie, tak? No i co? I co tu jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Cena? No super, rozwijaj swoje talenty, no jak najbardziej. Kartki tego bloku można odrywać, umożliwi to wyeksponowanie najlepszych prac. Zaledwie 5-10 minut rysowania dziennie zapewni Ci upragniony relaks. I powiem Wam, że naprawdę to nie jest 5-10 minut, bo gwarantuję Wam, że 5-10 minut Wy nie przestaniecie kolorować. To będzie dużo dłużej, ale świetna sprawa. Także fajna jakaś tam nowość, przynajmniej dla mnie nowość. Zainteresujcie się tym. Jest to teraz w Biedronkach, ale jeżeli nie ma w Biedronkach, to widzę, że jest też i w Empiku właśnie i w innych księgarniach. Także fajna sprawa. Jak na prezent wydaje mi się, że całkiem okej. Okay. No i do tego zwykłe kredki. Co? Kupujecie tak, ktoś tam kredki zawsze, praktycznie każdy w domu ma gdzieś tam jakieś dzieci, czy nawet po sobie gdzieś tam po szkole, czy cokolwiek. Kredki ja nie miałam w ogóle, także zakupiłam sobie taki zestaw kredek. Tu jest 24 sztuki, o coś takiego, jakaś tam firma. Słuchajcie, najtańsze kredki, bo po prostu jak ja weszłam, zobaczyłam, byliśmy w Tesco i jak ja zobaczyłam cenę kredek, to jest jakiś szok. W ogóle za kredki 25 zł. No serio, i to jeszcze na przykład 10 kredek, no hit. Ja sobie kupiłam takie jakieś tam najtańsze, no jest spoko, koloruję. Bardzo miękkie, fajne, także... Także kredki też spoko, bo ważne chyba, żeby były miękkie i ważne, żeby były ostre, żeby były dobrze naostrzone, bo tutaj te malutkie elementy to ciężko czasami jest dojechać. Tak, w takie małe szczegóły. Także fajna sprawa, polecam jak najbardziej. Biedronka 9,99, czy na prezent, czy dla samego siebie, dla relaksu, czy w ramach właśnie przyozdobienia jakiegoś tam tanim kosztem domu, bo naprawdę super obrazki, super sobie można tutaj stąd wybrać. Także polecam jak najbardziej. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał na dole po więcej filmów, żeby Wam się na bieżąco wyświetlały. Cześć!